Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że udało nam się jakoś doprowadzić ten turniej do końca. Pogoda nas tutaj jeszcze nam dopisała na tyle, na ile można. Chciałem przede wszystkim podziękować bardzo zawodnikom za wspaniałą grę i za takie wspaniałe mecze. Chciałem podziękować publiczności, że jednak mimo tej pogody nam dopisała. Chciałem mocno podziękować oczywiście głównemu sponsorowi Grupie Lotos, bo bez niej tego turnieju by tutaj nie było. Chciałem podziękować sędziom, Krzysztofem Marczykiem. Pierwszy raz Krzysiu tutaj u nas przeprowadzał turniej. Muszę powiedzieć, że jako organizator jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, która się odbyła. No krótko mówiąc, chciałem podziękować również dziennikarzom, którzy tutaj w fajnej takiej dużej liczbie się pojawili. No i przede wszystkim zawodnikom, naszym zwycięzcom. Myślę, Krzysiu, że trzeba, żeby poprosić zwycięzców i wręczyć im nagrodę. No i gramy kolejne podanie. Teraz Gruzinka skrótem zakończyła ten pojedynek. Pięknie to zrobiła. Halemaj tego się nie spodziewała. I 6-2 ostatecznie zwycięża Gruzinka, a więc podsumowując. Na serwisie Tituan Drogę. Przesadził teraz z uderzeniem, z siłą, mocą. Jeszcze jedna szansa dla Polek, aby zakończyć ten pojedynek. Mam nadzieję, że moje słowa o wygraniu dwóch setów 6-4 jednak się spełnią. 5-0 zagrała Martyna Kubka i w siatkę w odpowiedzi Joan Zuger ze Szwajcarii, a tym samym 6-4. Po raz drugi reprezentantki Polski, a więc Martyna Kubka i Stefania Rogozińska-Dzik pokonują debel włosko-szwajcarski Martina Biagianti i Joan Zuger 2-0. Dwukrotnie. Ostatecznie wszyscy uśmiech na twarzy i jedziemy dalej. No i sytuacja rozwiązała się sama. Skowroński rewelacyjnie zaserwował, rozkojarzony być może nieco Greenwald. Być może nieco rozkojarzony Greenwald nie odebrał tej piłki prawidłowo. Piłka wylądowała w siatce, a więc 6-2 i mamy. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.